Siemanko, z tej strony Brutus. Dzisiaj pokażę Wam trzy najlepsze noże do EDC poniżej 200 zł. Jest to oczywiście moje zdanie i nie wszyscy muszą się z nim zgadzać, ale to co widzicie to są właśnie te noże i dziękuję bardzo, na razie, dzięki za oglądanie i cześć. Nie no, żartuję. Może jednak powiem Wam trochę o tych nożach, tak? Pierwszy z nich to jest Ontario Rad 2, model 2, tak jak jest tutaj napisane. Fajny, lekki, pełen płaski szlif, drop point, liner lock, bardzo szybko się otwiera, bez żadnego tam wspomagania. Minus to chyba tylko tutaj to, ten całe pokrycie jest do bani, po prostu, tak jak widać, szybko schodzi, bo to jest zwykła farba, a nie jakiś tam super coś, no ale jak widać cena 169 zł mniej więcej w polskim sklepie, także myślę, że warto. Drugi, ten najtańszy, czyli Kabar Dozier, to jest akurat model najnowszy z tego roku, czyli 2016 roku. Stal Aus 8, czyli taka sama jak w racie, bo zapomniałem powiedzieć, jeszcze lżejszy. Około 69 gram, bardzo fajny. Minus, no może troszkę za dużo wystaje z kieszeni, ten klips jest taki sobie, a poza tym bardzo dobry właściwie wszędzie, czy do miasta, czy nawet na wyjazd gdzieś, tak samo te dwa noże dobrze się spisują. I trzeci, najdroższy, 189 zł, Kersha Cryo, projekt bardzo znanego właściwie nożoroba, czyli Hinderera, tak jest, Rika Hinderera. Jedyny z napisem China, co oznacza, że stal będzie troszkę gorsza lub bardzo podobna, czyli 8CR13MUV. Fajny kształt, wszystkie mają bardzo podobną wielkość głowni, tak jak widać. Może nawet ta Kersha ma troszeczkę może mniejszą głownię niż pozostałe noże. Poza tym rozmiar jest mniej więcej ten sam. Jeśli chodzi o ergonomię, ten jest oczywiście ergonomicznie najlepszy. Jeśli chodzi o wagę, ten jeśli chodzi o wagę jest najlepszy. Jeśli chodzi o fajność, wszystkie właściwie są fajne. Także kwestia wyboru, który się podoba, oglądajcie mój kanał, recenzje będą niebawem. Także warto może zobaczyć i dowiedzieć się czegoś więcej. Natomiast czemu nie wybrałem większych, na przykład modeli, tak jak Rad 1? No bo do EDC jest za duży, no moim zdaniem jest za duży. Kersha 2, to sobie omówimy, nawet mam taki właśnie, no to jest większy, ale akurat na EDC nie jest, nie ma jeszcze tragedii. Także spoko, większej wersji tego noża nie ma, ale za to są jeszcze mniejsze, moim zdaniem. Za małe, tym razem za małe do EDC, więc polecałbym do 200 zł to właśnie te trzy noże. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, no i cześć!